sobotę 18 czerwca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie odbył się pierwszy sowiogórski turniej tańca towarzyskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie ukrywam, że ten tydzień był dla nas trudny. Było mnóstwo pracy, oczywiście nie byliśmy sami, bardzo dużą pomoc pozyskaliśmy od naszych rodziców, którzy nam bardzo dużo pomogli. Pracowali tutaj wczoraj od rana do późnych godzin wieczornych i dzisiaj są z nami też cały dzień, także pracy było dużo. My ten turniej po raz pierwszy, no i też się dużo uczymy. Zjechało do nas ponad 160 tancerzy z całej Polski, z 25 klubów, z Polskiego Związku Tanecznego. Realizujemy wolę naszych mieszkańców, bo przypomnę, że 2 lata temu ten pomysł zgłosili mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Niestety nie mieli na tyle siły głosów, żeby wygrać, natomiast ten projekt przegrał o niewiele, więc uznałem, że warto podjąć to wyzwanie i tu wspólnie z państwem Karpierz, z panią Iwonką i z Jakubem Karpierz ze studia Kuba Dance Studio. Podjęliśmy temat już w momencie, kiedy ustąpiła pandemia, pojawiły się okoliczności do organizacji tego typu imprez. Spróbowaliśmy podejść też do tego od strony budżetowej. No, okazało się, że jesteśmy w stanie to zmontować na poziomie 50% na 50%, czyli 50% pokrywają uczestnicy w ramach akredytacji, wejścia za bilety, drugie 50% dokłada miasto w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki i udało się. Duże wydarzenie, jestem niemal pewien, że pierwsze, ale nie ostatnie. Gwiazda Tańca z Gwiazdami uświetni dzisiaj swoim występem z małżonką Jan Kliment, więc myślę, że i nasi mieszkańcy, którzy nie do końca znają się na tym artyzmie, będą mogli zobaczyć mistrza w akcji i uczyć się tych pierwszych kroków i szlifów związanych z tańcem towarzyskim. Jednym z celów strategicznych, który jest filarem rozwoju naszego miasta, jest kultura jako czwarty element i bardzo dużo w tym zakresie robimy. Tutaj warto dodać, że Kuba Dance Studio swoją siedzibę ma w Dolnośląskim Inkubatorze Art Przedsiębiorczości. Miejsce niegdyś przez wielu krytykowane, dziś jest mekką kultury i dzięki temu, że ta firma funkcjonuje właśnie w Art Inkubatorze, ma szerokie kontakty, rozwija nowych adeptów sztuki tańca i dzisiaj oni mają szansę konkurować z najlepszymi tutaj przynajmniej w regionie i sprawdzać się pod bacznym okiem jurorów. 10-osobowy skład jest akredytowany przez Towarzystwo Tańca Towarzyskiego w Polsce. Także myślę, że bardzo fajne wydarzenie. Jutro też dla podopiecznych Szkoły Tańca właśnie Kuba Dance Studio odbędą się warsztaty, które poprowadzi Jan Kliment dla tego wąskiego grona. Także myślę, że techniki i w ogóle cały artyst będzie doskonalony i w przyszłych zawodach na pewno nasi bielawscy tancerze będą jeszcze lepsi. Panie burmistrzu, ja wierzę, że za 2 lata ta impreza odbędzie się na zupełnie innej hali. Pan chyba również to wierzy. Podjęliśmy wyzwanie oczywiście budowy nowego obiektu. Gromadzimy środki. W tej chwili mamy już ponad 17 milionów. Wartość szacunkowa tej inwestycji jest 50-60 milionów. Więc zbliżamy się do tego progu, powiedzmy, 1/3 wartości środków zewnętrznych i wtedy będziemy przymierzać się do przetargu. I to już niebawem powinno nastąpić. Bardzo byśmy chcieli, żeby jak najszybciej tą halę zbudowali, tym bardziej, że odzew tu odgórnie z Polskiego Związku Tanecznego jest taki, że może nam się uda zorganizować turniej rangi wyższej, czyli na przykład jakieś Mistrzostwa Polski, jakieś Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim. Bardzo byśmy chcieli i do tego nam jest właśnie potrzebna
wielka hala. Bardzo byśmy chcieli podziękować przede wszystkim naszym współorganizatorom, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Bielawie, panu burmistrzowi Andrzejowi Hordyjowi miastu Bielawa za pomoc w organizacji. Oczywiście wszystkim sponsorom. Rodzicom, no i naszym tancerzom, bo dzięki nim tutaj jesteśmy i możemy coś takiego zorganizować. Dokładnie. No a największe podziękowania to pomysłodawczyni. Dziękuję. Moja żona kochana. Gratulujemy organizacji turnieju i już teraz trzymamy kciuki za kolejne tego typu wydarzenia w Bielawie.